pomysł wziął się stąd, że lubię, kiedy mój program jest kompletny i mam dużą pewność, że działa. Wcześniej programowałem w Ruby, zaczynałem od TDD, gdzie to było jakby jedyną opcją i potem jakby coraz bardziej się przekonywałem, że jednak te typy... To jest to znaczy kompletny? Kompletny. Taki, że obsługuje wszystkie możliwe ścieżki i przypadki. Nie ma takiego. Nie ma, oczywiście, ale trzeba do tego dążyć. Jak u Ciebie w firmie ludzie odbiegają skalę? Akurat to jest takie dość zabawne, bo generalnie większość mojej firmy to PHP-owcy. I tam, no, czy już dostałeś? Jeszcze nie, dobrze unikam. Staram się jakby przekonywać ich powoli do typów, do tego, że na przykład kompilator jest i on może sprawdzić trochę pewnych założeń w Twoim programie. No jest to taka, bym powiedział, orka na ugorze, ale jakoś idzie. Wiesz co, bo wolę, żeby kompilator żegnął mi błędem, niż żeby na produkcji poleciał wyjątek, o którym nie pomyślałem. Czy słyszałeś o Tagless Final? Tak, słyszałem o Tagless Final. I używałeś? Nie, ale słyszałem, że jest firma w Łodzi, która używa. Okej, czy mieszałbyś Tagless Final z nietypowanymi aktorami? Myślę, że jest to dość ryzykowne, ale być może fajne przedsięwzięcie. Na pewno ten, który pisze, dobrze się z tym bawi. To jest tak, bez kontekstu słowo odradzam. Nie mogę tego powiedzieć. Prezentacja bardzo fajna, chociaż krótka. To jest mój pierwszy żak dzisiaj w tym momencie, więc generalnie chciałem po prostu zobaczyć, jakie tematy są poruszane. No, w tej chwili uczę się skaly. Ale nie, po prostu nie dosyć, że mogło być więcej jeszcze, jakiegoś takiego mięsa, co się tam dzieje, ale bardzo fajnie. Dobra, kogo zaprosić na żaga? I tak jest zabawne. Nie wiem, Nurkiewicza? Można tego, Uncle Boba, tylko on bardzo drogo kosztuje. Generalnie w tym momencie na moim poziomie generalnie każdy temat na żagu prawdopodobnie będzie ciekawy, więc skorzystałbym z wszystkiego, co się pojawi. Nie wiem, może Martin Fowler mógłby przyjechać, ale wolałbym Wodara mimo wszystko.